Ten pokój ogłaszam najtrudniejszym projektem we wszystkich sezonach. Dlatego, że to jest pokój, w którym nie można było zrobić wielu zmian. Wszystko musiało zostać. Zmieniliśmy kolory ścian i one oczywiście bardzo mocno ociepliły to wnętrze. Została zmieniona podłoga. Natomiast tak naprawdę ten pokój jest kwintesencją tego remontu. Bo tym ludziom jest cholernie ciężko na co dzień. Strasznie. My przychodzimy, w 7 dni robimy im remont, ale prawdziwa zmiana zacznie się teraz, w momencie, kiedy Krzyś przyzwyczai się do nowego mieszkania. Ja mam nadzieję, że im będzie łatwiej, mam nadzieję, że im będzie wygodniej, bo oni naprawdę zasługują na wszystko, co najlepsze. Trzymam za to bardzo mocno kciuki. Dzień dobry! Dobry! Co ty masz? Co ty masz? O Boże, jakie piękne! Jakbyśmy ślub brały z wiosą, słuchajcie! Przepraszam za ten wieczór, ale tam zobacz, już widzisz, światła się palą u ciebie. Gotowa? 3, 4. Trzymajcie kciuki, zaraz się widzimy, chodź. Pamiętasz? Powiem za słowami piosenki, no. Ale to już było. I nie wróci więcej. Nie wróci więcej. Dawaj, cios karate. Chodź. O wow. O wow. Zaczniemy od pokoju, w którym mogliśmy zrobić najmniej zmian, ok? Dobrze. To dobra, chodź. Dobra. O wow. Czy on to zaakceptuje? Zaakceptuję to na pewno. Zostały zachowane wszystkie elementy, które miały być. Odetchnęłaś trochę z ulgą teraz? Odetchnęłam. Obawiam się najbardziej. Pokój, który wcześniej był pomarańczowy, w tej chwili jest pokojem oliwkowym. To jest kolor, który bardziej uspokaja. Został dokładnie taki sam układ mebli, czyli jest rozkładana kanapa, jest małe biurko, jest szafa. To nie jest taki układ idealny, ale Krzysiek do takiego układu mebli jest po prostu przyzwyczajony i chcemy, żeby ten pokój był taki najbardziej w stylu tego, co tutaj było, co on pamięta. Czekaj. Wchodzę. Sprawdzasz to twoja kuchnia? Wchodzę. Ale poczekaj, bo się muszę zorientować, gdzie co jest, bo tu jest zupełnie wszystko poprzestawiane. Zapraszam. Lodówka. O, wow. Mówiłam wam, tam się światło zmienia, widzicie, jest zielone. Kuchnia to był relikt lat 70. Postawiliśmy tam na jasną zabudowę w kształcie litery L. Wszystko w białym kolorze, drewniane wykończenie, czyli blat i kafle, które są w różnych odcieniach szarości. Pięknie to wygląda. Powiedziałaś takie zdanie, że nie zdawałaś sobie sprawy, że przyzwyczaiłaś się do różnych rzeczy. Tak. Ale też przyzwyczaiłaś się do osobności z Tomkiem na przykład. Zgadza się. Masz rację, myśmy się nauczyli gdzieś żyć razem, ale osobno. Myślisz, że ten remont coś zmieni w tej kwestii? No ja jestem o tym nawet wręcz przekonana. Ciekawa jestem, jak Tomek zareaguje na to, że ma, wiesz, pełnoprawną sypialnię. Ja też jestem ciekawa, jak on na to zareaguje. Wołamy go, zanim zobaczymy więcej? Pewnie, że tak. A poczekaj, to chodźcie. Dawaj.